Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Przepraszam was. Nie, nie przepraszaj, wszystko w porządku. Lila, co się stało na tym zebraniu rady? Nie mam pojęcia, tylko broniłam tego, co było w formularzach od Marinette. A co masz w swoim formularzu? Chcę iść do szkoły, gdzie nauczę się projektować modę, tak jak wpisałam. Aha! I mamy dowód, kto jest winny. O, Marinette! Nie musiałaś tego robić! Czego? Marinette najwyraźniej jest wściekła, że wybraliście mnie na nową przewodniczącą klasy. Ale zdajesz sobie sprawę, że fałszując ich formularze, niszczysz ich przyszłość? Oraz ryzykujesz utratę przyjaciół? Nikt już nigdy ci nie zaufa. Wszyscy będą cię nazywać kłamczuchą. A w jaki sposób niby sfałszowałam formularze? No, podrabiając ich charakter pisma na przykład. O? Ja nie potrafię podrabiać pisma. W przeciwieństwie do Sabriny. Tak, przyznaję się. Sfałszowałam formularze. Spokojnie, bądź dzielna, Sabrina. To dla dobra nas wszystkich. Kto kazał ci zrobić coś takiego? Wy dwie! Chloe i Lila zmusiły mnie do tego! O, zdrajczyni! Nie taki był nasz plan! Och, Sabrina, przepraszam cię. Nie sądziłam, że zbliżając się do Chloe tak cię zranię. Dałaś się zmanipulować tej zazdrosnej Marinette, która, tak jak to robi monarcha, bezwzględnie cię wykorzystała. Ha? To nieprawda! Ale my ci to wybaczymy. O, jesteś taka okropna! Czemu wszystko, co mówię, obracasz przeciw mnie? Nikt nie jest przeciw tobie, Sabrina. Wszyscy rozumieją, że to wina Marinette. Nie musisz już dłużej kłamać. Daj mi spokój! Ja mam dowód! A mój tata policjant aresztuje was obie! Biedaczka, jest taka wrażliwa. Sama nie wie, co mówi. Proszę pani, jako samorząd, czy możemy iść ją pocieszyć? Sabrina! Sabrina! Wracaj tu natychmiast! Sabrina, do mnie! Sabrina, jesteś żałosna! Totalnie żałosna! Nie masz dowodu, że zmusiłyśmy cię do tego! Właśnie, że mam! Pokaż mi dowód, albo mój ojciec wyleje twojego! Uspokój się! Ale przez te bekse wpadniemy! Wpadniemy, jeśli będziesz dalej się tak wściekać. Gdzie jest ten twój niby dowód? Masz nagranie? Wideo? To bez znaczenia. Wymyślę nowe kłamstwo i wszyscy mi uwierzą. Przekonałam wszystkich, że Marinette zrzuciła mnie ze schodów. Przekonałam wszystkich, że jeździłam dookoła świata i nie musiałam chodzić do szkoły. Jeśli zechcę, to przekonam nawet twojego tatę, żeby wsadził cię do więzienia. Tak właśnie się stanie, jeśli nie oddasz tego dowodu. Nie było dowodu. Aż do tej chwili. Właśnie pokazałaś wszystkim, kim naprawdę jesteś, Lila. Kilka dni temu Sabrina ostrzegła mnie, co knujecie. Halo? Nie mogę! Ja nie dam rady! Co ja mam zrobić, Marinette? Zrób dokładnie to, co ci każą. Przyda nam się dowód, a ja mam pomysł, jak je przyłapać. Potem musiałam trochę pokombinować. Przepraszam za zniszczenia, ale inaczej się nie dało, wszystko naprawię. Jesteśmy ci winni przeprosiny, a przede wszystkim ja. Chloe Bourgeois, Lila Rossi, skreślam was obie z listy uczniów.